Witam na kolejnej lekcji poświęconej trigonometrii. Tym razem omówimy sobie wzory redukcyjne. Do czego są w ogóle wzory redukcyjne, do czego służą? Zauważyliście zapewne, że w tablicach maturalnych, bądź przy zbiorach zadań, czy w podręcznikach, są tablice wartości funkcji trigonometrycznych i one są dla kątów od 0 do 90 stopni zazwyczaj. Wobec tego ktoś zapyta, a jak obliczyć na przykład sinus 150 stopni? A jak obliczyć na przykład tangens minus 2000 stopni? I na to postaram się pytanie odpowiedzieć. Zacznijmy od tego, że wzorów redukcyjnych mamy dosyć sporo. Tu widzimy tabelę, która zawiera tych wzorów, akurat 28, jak widzimy. Nie są to wszystkie wzory, można do tego jeszcze dorzucić jakieś kilka pomocniczych wzorów. No i teraz powstaje pytanie, czy uczyć się tych wzorów na pamięć, czy trzeba to pamiętać? No, pewnie domyślacie się, że jakiś jest na to sposób. Oczywiście, że tak i nie będziemy tych wzorów pamiętać, natomiast nauczymy się, w jaki sposób je tworzyć. Co będziemy musieli sobie sprawdzić? Musimy sprawdzić dwie rzeczy. Zadać sobie tak jakby dwa pytania. Pytanie pierwsze to, w której ćwiartce układu współrzędnych znajduje się nasz kąt, czyli tutaj będziemy mieli, zadamy sobie pytanie, jaki znak będzie przyjmowała funkcja. I tu myślę, że każdy pamięta takie słynne zdanie, że w pierwszej ćwiartce układu wszystkie funkcje są dodatnie, w drugiej tylko sinus, w trzeciej tangens i kotangens, a w czwartej kosinus, co też przedstawia ta tabelka. Ale dla nas będzie ważne to zdanie, żeby pamiętać, oraz drugie pytanie, które musimy sobie postawić, to czy nazwa funkcji się zmieni, czy nie. To będzie zależało od tego, czy podczas rozpisywania kąta na sumę bądź różnicę, to już zobaczycie, będziemy mieli parzystą bądź nieparzystą wielokrotność 90. Jeśli będzie parzysta wielokrotność, to znaczy, że tam nam się pojawi 180 stopni lub 360, no bo tu jest 2 razy 90, tu jest 4 razy 90, wtedy nazwa się nie zmienia. Natomiast jeżeli będzie nieparzysta wielokrotność 90, to wtedy nazwę zmieniamy. Czyli mamy dwie rzeczy. Pierwsza sprawa to jest znak funkcji, czyli która ćwiartka w układzie, i druga to jest nazwa funkcji. Czy zmieni się, czy nie? Co to znaczy, jeżeli nazwa się zmieni? Chodzi o to, że sinus przechodzi w kosinus, bądź odwrotnie, i tangens przechodzi w kotangens, bądź odwrotnie. Tu mówimy tutaj, że funkcja przechodzi w kofunkcję. Mamy sinus, a potem dodajemy przedrostek ko i mamy kosinus. Tak samo tangens i kotangens. I te czynności należy wykonywać w tej kolejności, jak tutaj podałem, czyli najpierw znak funkcji, a potem nazwa funkcji. Spróbujmy teraz na konkretnych przykładach zobaczyć, jak to działa. Mamy przykład, obliczmy sinus 300 stopni. Musimy rozpisać ten kąt, używając tych wartości 180, może zacznę od początku, 90, 180, potem mamy 270 i 360. Którą z tych wartości użyć? Musimy zobaczyć, gdzie 300 stopni leży. No, leży między 270 a 360, więc mogę użyć albo 360, albo 270. Użyję na początek 360, czyli 300 stopni to będzie 360 minus 60. No i to się równa. Teraz popatrzmy. 360 odjąć 60 to jest ćwiartka czwarta. A zatem mamy tutaj w czwartej ćwiartce znak, czyli tutaj pierwsze pytanie nasze, która ćwiartka, czyli znak. Sinus w czwartej ćwiartce jest ujemny. Przy 360 tutaj nazwa się nie zmieni,
Zatem będziemy mieli minus sinus 60 stopni. A to wiemy, że jest minus pierwiastek z 3 przez 2. To jest pierwszy sposób, ale zobaczmy, spróbujmy rozpisać nieco inaczej. Mianowicie sinus 30 stopni, czy 300 stopni, rozpiszmy jako sinus 270 plus 30. No bo przecież też tak możemy to rozpisać. A zatem ta sama historia. Która to ćwiartka? Zadajemy sobie pytanie. Jest to ćwiartka czwarta. W czwartej ćwiartce sinus jest ujemny. I teraz zobaczcie, mamy 270 stopni, więc zgodnie z powyższą zasadą nazwa funkcji, jesteśmy przy tym drugim pytaniu, przy 90 i 270 nazwa funkcji się zmienia, czyli będziemy mieli minus cosinus 30 stopni, a to jest oczywiście minus pierwiastek z 3 przez 2. Zatem oczywiście otrzymujemy te same wyniki. No, który sposób wybrać? Gdybym miał Wam doradzić, to czy tak jak ja na przykład robię, zdecydowanie wolę ten sposób, gdzie używam tutaj 360 bądź 180, bo wtedy wystarczy odpowiedzieć sobie tylko na to jedno pytanie, czyli badam znak, a jak pilnuję parzystości wielokrotności 90, no to nazwa się nie zmieni. Ale dobrze jest mimo wszystko znać obydwa sposoby. Może tutaj jeszcze powiem odnośnie tych ćwiartek układu. Tak w razie co, żebyśmy mieli wszystko wyjaśnione. Układ współrzędny, wiemy, że to jest ćwiartka pierwsza, to jest druga, to jest trzecia i to jest czwarta. Tutaj na tej osi poziomej x mamy 0 stopni lub 360, tak możemy sobie to mniej więcej wyobrazić. Tutaj na pionowej mamy 90 stopni, z tej strony będzie 180 stopni i tutaj będzie 270. Mam na myśli zakreślanie kąta w ten sposób, tak jak to w przeciwnym ruchu wskazówek do wskazówek zegara. No i popatrzmy, tu mamy 90, idziemy dalej, mamy 180, idziemy dalej, 270, no i pełne koło zakreślimy, mamy 360. I teraz jak te kąty, jak rozpoznać ćwiartkę po tych wyrażeniach, które tutaj będą się pojawiały w nawiasie. W pierwszej ćwiartce mamy kąty postaci 90 minus alfa. W drugiej 90 plus alfa albo 180 minus alfa. Trzecia ćwiartka to 180 plus alfa albo 270 minus alfa i czwarta ćwiartka 270 plus alfa lub 360 minus alfa. Przypominam, że kąt dodatni w układzie współrzędnych zakreślamy w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. To tutaj takie malutkie przypomnienie, jak to było z tym układem. Przejdźmy do kolejnego przykładu. Zobaczmy teraz, policzmy sobie tangens 135 stopni. Również zrobię to dwoma sposobami. Najpierw tym sposobem, który ja osobiście lubię, czyli 135 stopni jest między kątem 90 a 180, tak? Ale wybiorę sobie 180 minus 45 stopni. To jest razem 135 oczywiście. I teraz, która to ćwiartka? No oczywiście ćwiartka druga. Zatem tangens w ćwiartce drugiej jest ujemny. Przy 180 nazwa się nie zmienia. A zatem mam minus tangens 45, czyli minus 1. Zobaczmy, czy to samo otrzymamy, jeżeli rozpiszemy to jako 90 plus 45 stopni, bo to również jest przecież 135. Podobnie jak wcześniej, oczywiście to będzie ćwiartka druga, więc tangens jest ujemny, ale w tym momencie, gdy mamy tutaj 90, zmienia się nazwa funkcji na kotangens.
czyli będziemy mieli kotangens 45, no i to też jest minus 1. A więc widzimy, że wynik jest taki sam. Czasem jak nie macie pewności, proszę zrobić raz jednym sposobem, raz drugim, raz tak rozpisać, raz tak. I te wyniki jak wyjdą takie same, no to wtedy wiadomo będzie jakaś tam weryfikacja poprawności. Ale przejdźmy dalej. Tabela, którą Wam na początku pokazałem, w której było 28 wzorów, wspomniałem, że to nie wystarczy, żeby dobrze liczyć te wzory redukcyjne, że mogą być pewne niespodzianki. I jakie to mogą być niespodzianki? Tak nazwijmy. Pierwsza z nich to, co będzie, jeżeli wewnątrz funkcji pojawi się ujemny kąt. Więc tutaj zasada jest bardzo prosta. Tylko funkcja kosinus likwiduje minus. Napisałem to wszystko tutaj, żebyście widzieli. I zobaczmy, że funkcja kosinus likwiduje minus, a w przeciwnym, w pozostałych przypadkach, minus przechodzi przed funkcję. Na przykład, gdybyście mieli sinus minus 30 stopni, to będzie minus sinus 30. Ale gdybyśmy mieli kosinus minus 30 stopni, no to kosinus likwiduje minus i otrzymujemy kosinus 30. Ile to jest, to za chwilkę w konkretnych przykładach pokażę. A zatem przejdźmy do tego, zobaczmy jak ta pierwsza niespodzianka, czyli ujemny kąt działa. I tutaj przygotowałem kilka takich przykładów. Pierwszy przykład, niech będzie taki, sinus minus 120 stopni. Zgodnie z zasadą minus przenoszę przed funkcję, a teraz mam tu 120 stopni, muszę zredukować ten kąt do kąta mniejszego niż 90 stopni. Więc minus przepisuję, sinusa też, a 120 zapisuję sobie jako 180 minus 60. I tak jak wcześniej mamy ćwiartkę drugą, w drugiej ćwiartce sinus jest dodatni, ale zobaczmy, tu był minus, a więc ten minus niestety musimy tutaj napisać. I przy 180, przypominam, nazwa się nie zmienia, więc mamy minus sinus 60, czyli minus pierwiastek z 3 przez 2. I kolejny przykład. Tym razem kosinus minus 120. Kosinus minus likwiduje, więc mam kosinus 120. Następnie rozpisuję sobie znowu 180 minus 60 tutaj. Jest to ćwiartka druga. Te numery tych ćwiartek sobie proszę pisać przy tych nawiasach. Warto. I teraz tak, w ćwiartce drugiej kosinus jest ujemny, więc stawiam minus. Przy 180 nazwa się nie zmieni. Czyli otrzymuję minus 1/2. Kolejny przykład, już łatwiejszy. Tangens minus 45 stopni. Przy tangensie minus przechodzi przed funkcję i to jest po prostu minus 1. I podobnie tutaj też minus przechodzi przed kotangens i mamy też minus 1. A zatem widzimy, jak działa ta pierwsza niespodzianka. Tutaj tak ją nazwijmy. Czyli jak kąt jest ujemny. I przejdźmy do drugiej tak jakby niespodzianki, czyli co będzie, jeżeli kąt będzie większy niż 360. No więc zobaczmy na układzie. Załóżmy, że nasz kąt jest tutaj. To będzie nasz kąt jakiś tam alfa. Jeżeli teraz ja ten kąt będę, taki kąt tutaj spróbuję narysować, że będzie jedno kółeczko, drugie kółeczko i powiedzmy trzecie kółeczko i jestem tu. To teraz zobaczmy, czy 360 stopni, czy pełny obrót zmienia coś, jak weźmiemy ten kąt wyjściowy, który był tutaj. Oczywiście, że nie zmienia i te pełne obroty wystarczy, że je sobie zliczymy.
na przykład w tym przypadku, a więc mam jeden pełny obrót i tutaj mam drugi pełny obrót. Zatem pełny obrót nie wpływa na wartość funkcji trygonometrycznej. Może to tak nie za ładnie jest narysowane, ale myślę, że wiecie, o co chodzi. Po prostu, jeżeli będziemy mieli 300 kąt większy od 360 stopni, zasada bardzo prosta. Tak w cudzysłowie oczywiście wyrzucamy wielokrotności 360. No i mamy tutaj kąt taki duży jak sinus 840 stopni. Więc pierwszy ruch jest taki. Jeżeli zobaczycie, że kąt jest większy niż 360 stopni, należy wyodrębnić wszystkie wielokrotności 360. W tym przypadku mam tutaj 2 razy 360, to jest 720 i brakuje mi jeszcze 120 stopni. Teraz to wyrzucamy, wyrzucamy w sensie likwidujemy, nie ma to wpływu, bo to jest pełny obrót, powtarzam jeszcze raz, i zostaje nam sinus 120 stopni. Jak już w tym momencie jesteśmy, to stosujemy te zasady wcześniejsze, czyli stosujemy wzory redukcyjne. Rozpisuję sobie sinus 120 na 180 minus 60, ćwiartka druga, nazwa się nie zmieni, sinus drugi jest dodatni, czyli mamy minus 60, to jest pierwiastek z 3 przez 2. Zatem bardzo fajnie to działa, jak widzicie. No to czas teraz na jakiś miks. A zatem połączmy wszystko to, co było wcześniej, czyli połączmy wzory redukcyjne z ujemnym kątem. Mało tego, ten kąt, jak widzicie, bez tego minusa jest większy od 360 stopni. A zatem mamy wszystko w jednym, 3 w jednym możemy sobie napisać. W jakiej kolejności należy do takiego przykładu zabrać się? I tą kolejność proponuję stosować, nie przestawiać jej, bo tutaj zobaczycie, bardzo ładnie to robimy. Pierwszy punkt to jest robimy porządek z ujemnym kątem. Tutaj tego nie ma. Czyli robimy porządek z ujemnym kątem, więc w zależności od funkcji, ten minus albo przejdzie przed funkcję, albo w przypadku kosinusa go zlikwiduje, funkcja kosinus. Druga sprawa to jest, to co przed chwilą pokazywałem, wyrzucamy wszystkie wielokrotności 360 i nasz kąt rzeczywiście jest większy od 360, więc za chwilkę to zrobimy. Trzecia sprawa, tutaj w tym momencie wkraczamy we wzory redukcyjne, już te właściwe, badamy znak funkcji, oraz czwarta sprawa, sprawdzamy, czy funkcja, czy nazwa funkcji się zmieni, czy nie. A zatem zobaczmy, wróćmy do tego przykładu. Czyli mamy tangens minus 2025 stopni. Zaczynamy od uporządkowania kwestii minusa, czyli minus w tangensie przechodzi przed funkcję, czyli będzie minus tangens 2025 stopni równa się. Minus przepisuje, tangens przepisuje. Następnie widzimy, że kąt jest większy od 360 stopni. Wobec tego patrzymy, ile razy mieści się tutaj 360 stopni. Najprościej wziąć sobie kalkulator i 2025 stopni podzielić przez 360. Okaże się, że tam mieści się 5 tych 360, no i potem zostaje jeszcze, żeby było 2025, zostaje nam 225 stopni. Równa się. To odrzucamy, tak, to odrzucamy, wyrzucamy i otrzymujemy minus tangens 225 stopni. O, jak już mamy kąt mniejszy od 360, to wkraczamy w te, powiedzmy, zwykłe wzory redukcyjne, a zatem 225 stopni, ja sobie rozpiszę jako, no powiedzmy, 180
plus 45 stopni. Zatem otrzymujemy. Jest to ćwiartka trzecia. W trzeciej ćwiartce tangens jest dodatni, ale tu był minus, więc ten minus muszę przepisać. Przy 180 nazwa się nie zmienia, czyli otrzymuję minus tangens 45, czyli to jest minus 1. No, nazwa wzory redukcyjne, może na początku nie powiedziałem tak dokładnie, ale chodzi tutaj, że redukujemy większy kąt niż 90 do kąta mniejszego niż 90 stopni. Stąd taka nazwa. No dobrze, pokazałem zasadę, jak to wszystko działa, więc czas teraz na jakieś jeszcze ćwiczenia. Z tym, że troszeczkę w naszych ćwiczeniach wprowadzę urozmaicenia, mianowicie wiemy, że kąty mogą być wyrażane w stopniach, a więc stopnie, albo mogą być wyrażane w radianach. I żeby tutaj się dobrze posługiwać tymi radianami, trzeba pamiętać, że pi to jest 180 stopni. Wyobraźmy sobie, że mamy do obliczenia, no na przykład sinus 7/4 pi. Jak dojdziecie do wprawy, to będzie można tutaj oczywiście cały czas na tych radianach działać, ale zawsze będzie Wam wolno zamienić sobie stopnie na radiany. A zatem tutaj za pi podstawiam 180 i otrzymujemy 180 na 4 to będzie 45 i ostatecznie otrzymujemy ile? 7 razy 40, 280 i 35, czyli 315 stopni. O, myślę, że teraz już ten przykład będzie bardziej taki bliższy Wam. Czas na wzór redukcyjny, czyli mamy teraz 315, musimy rozpisać jako na przykład 360, odjąć 45 stopni. Będzie to ćwiartka czwarta, a w czwartej ćwiartce sinus jest ujemny. Przy 360 nazwa się nie zmieni, czyli będziemy mieli ostatecznie minus sinus 45 stopni, czyli minus pierwiastek z 2 przez 2. I powiedzmy drugi przykład, taki może jeszcze łatwiejszy. Mamy kosinus minus pi szóstych. No to może najpierw zróbmy porządek z minusem, co nam szkodzi, więc będzie to kosinus pi szóstych. Zadanie jest tak proste, że w pamięci możecie teraz to przeliczyć, bo jeśli wiemy, że 180 mogę podstawić w miejsce pi, to 180 na 6 to jest 30, więc od razu będę miał kosinus 30, no i wynik wiadomo jaki. Także możecie śmiało też w pamięci przeliczać radiany na stopnie. Weźmy kolejny przykład. Tangens minus 5/6 pi. I znowu zlikwidujemy sobie, znaczy sprawę minusa załatwimy, czyli w przypadku tangensa minus przechodzi przed całą funkcję, więc tu będzie 5/6. Żeby nie przepisywać za dużo, od razu za pi podstawiam 180. Tu mi się skraca, będę miał 30, czyli będzie to minus tangens 150 stopni. A teraz stosujemy wzór redukcyjny, czyli minus tangens przepisuję. Tutaj sobie wpiszę 180 minus 30 i mam ostatecznie tak. Jest to ćwiartka druga. W drugiej ćwiartce tangens jest ujemny, ale zwróćcie uwagę, tu też jest minus, więc można tutaj od razu już napisać sobie plus. Ja może to napiszę dokładnie, o, nazwa się oczywiście nie zmieni, czyli jest to tangens 30. Minus, zobaczmy, był tutaj, wynikał z czego innego, w ćwiartce drugiej tangens jest ujemny, więc dokładamy tu tak jakby drugi minus, a minus razy minus to plus. Tangens 30 to pierwiastek z 3 przez 3.
Dobrze. I kolejny przykład. Tym razem spróbujmy taki, który zawiera kilka takich elementów trygonometrycznych. Tangens 3 czwarte pi razy sinus 7 szóstych pi plus na przykład kotangens 5 czwartych pi razy kosinus 4 trzecie pi. Cztery wyrażenia musimy policzyć. Wobec tego nie ma co tutaj robić takiego tasiemcowego rozwiązania, tylko każdą z tych funkcji rozpatrzmy sobie osobno. To są tak jakby cztery malutkie zadania w jednym. Pierwsza sprawa, zamieniam radiany na stopnie, czyli będę miał 3 czwarte razy 180, czyli będę miał tangens 3 razy 45, czyli 135 stopni. Tu oczywiście skracamy elegancko, czwórka z tym się skraca, 45 mamy. Tangens 135 stopni, a napiszę tym razem 90 plus 45. Jest to ćwiartka druga, w drugiej tangens jest ujemny, no i tutaj sobie napisałem 90, przy 90 nazwa się zmienia na kotangens. No i tutaj 45 oczywiście przepisuję, a to jest minus 1. Drugie wyrażenie, sinus 7 szóstych pi, no to znowu, może w pamięci spróbujemy. Pi to jest 180. 180 na 6 to jest 30. No i razy 7 to jest 210. Nie musicie tego robić w pamięci, ale chcę wam pokazać, że to jest naprawdę proste i można ogarnąć dosyć szybko. Tym razem znowu troszeczkę tak przewrotnie zrobię, nie tak bardzo jak ja lubię, ale też będzie to dobrze, czyli wprowadzam tutaj 270. Mógłbym napisać 180 plus 30. Dobrze. Jest to ćwiartka trzecia. W trzeciej sinus jest ujemny. I teraz przy 270 następuje zmiana nazwy, więc sinus się zamieni w kosinus. No a kosinus 60 to jest 1 druga, z tym, że minus oczywiście zostaje. Kolejna wartość do policzenia to kotangens 5 czwartych pi. No to będzie to kotangens. No teraz może podstawię, troszeczkę w pamięci wcześniej było. 180 na 4 to będzie 45 stopni. Wobec tego mamy kotangens. No i tu mamy 225 stopni. A zatem będzie to kotangens, no i tutaj może już ulubioną swoją 180 wstawię. Tu będzie oczywiście plus. Jest to ćwiartka trzecia, w trzeciej ćwiartce kotangens jest dodatni, więc nic tu nie piszę. Nazwa się nie zmienia, a kotangens 45 to jest 1. I została nam ostatnia funkcja do policzenia. Tu będzie pi to 180 na 3 to 60, a 60 razy 4 to 240 stopni. Zatem mogę zapisać, że będzie to kosinus 180 plus 60, czyli będzie to ćwiartka trzecia. W trzeciej ćwiartce kosinus jest ujemny. Nazwa przy 180 się nie zmieni, czyli będzie minus kosinus 60, czyli 1 druga. No i teraz popatrzmy. Przykład niewinnie wyglądał, tak? Króciutki, ale sporo takiego liczenia było. No i dlaczego mówiłem, żebyśmy tutaj liczyli te funkcje osobno? Bo każdy z tych przykładów jest sam w sobie rozbudowany. Gdybyśmy tutaj zaczęli od razu pisać, to strasznie by to było skomplikowane w zapisie. Długie, niewygodne. Czas teraz na podstawianie tych obliczonych wartości. Zatem w pierwszym nam wyszło minus 1 razy minus 1 druga. Dobrze, dodać. Tu nam wyszło 1 i
tutaj na końcu, zaraz, o tutaj jeszcze minusik, zobaczmy, tu żeby był minus i tu będzie minus 1 druga. Zatem otrzymujemy ostatecznie 1 druga minus 1 druga równa się 0. I całe zadanko. No zróbmy może jeszcze jeden przykład. Tym razem taki. Tangens pi plus pi szóstych razy kotangens pi drugich plus pi trzecich. W zasadzie jest to już przygotowany przykład do wzorów redukcyjnych, ale żeby było łatwiej zrozumieć, ja zamienię to na kąty. Czyli tu mamy 180 plus 180 na 6 to 30 razy kotangens. Tu mamy 90, bo 180 na 2. A pi trzecich to jest 180 na 3, czyli 60 stopni. No przykład jest, jak teraz widzicie, już całkiem fajny. To jest ćwiartka trzecia. W trzeciej ćwiartce tangens jest dodatni i nazwa się nie zmieni, więc będziemy mieli tu tangens 30 razy. Teraz tutaj. To jest ćwiartka druga. I uwaga, kotangens jest oczywiście ujemny, a więc otwieram nawias i minusik dajemy. I przy 90 nazwa zmieni się tym razem na tangens. I 60 dopisuję. Tangens 30 to pierwiastek z 3 przez 3 razy minus. Tangens 60 to pierwiastek z 3. No i ostatecznie wychodzi nam minus 1. A zatem całkiem fajnie. I jeszcze może pokażę jeden przykład. Takie coś związane ze wzorami redukcyjnymi. Warto pamiętać o takiej rzeczy, że sinus 10 stopni, że to jest to samo co kosinus 80 stopni. Że na przykład tangens 20 stopni to to samo co kotangens 70 stopni. O co tutaj chodzi? Tu oczywiście mamy wzór redukcyjny, że sinus alfa to jest to samo co kosinus 90 minus alfa. I to jest nawet w tablicach matematycznych. Podobnie z tangensem czy kotangensem. Natomiast warto zapamiętać, że jeżeli mamy te dwie funkcje powiązane ze sobą, czyli sinus kosinus bądź tangens kotangens, to zwrócić trzeba zawsze uwagę na te kąty. Jeśli one dają razem 90, to można bardzo fajnie pewne przykłady liczyć, które są na maturze zarówno i na podstawie, jak i rozszerzeniu. No i oto zadanie. Zobaczmy. Mamy udowodnić, że sinus kwadrat 15 stopni dodać sinus kwadrat 75 stopni dodać sinus 3 stopni podzielone przez kosinus 87 stopni, mamy udowodnić, że to jest równe 2. Więc przykład na pierwszy rzut oka wygląda groźnie. No i wyobraźcie sobie, że takie zadanie możecie zobaczyć na poziomie podstawowym. Czy to jest trudne? Oczywiście, że nie. Zobaczmy. Jest 15 stopni, tu 75. Razem dają 90. A zatem coś tutaj jest ciekawego. Podobnie tu zobaczmy. 3 i 87 razem 90 stopni. A zatem sinus 15 stopni dodać. I tutaj może na dole napiszę, że sinus 75 stopni mogę zapisać jako kosinus 15 stopni. Zatem tu mam kosinus kwadrat 15 stopni. Dodać. Teraz tutaj, powiedzmy, że u góry sobie przepiszę ten sinus 3 stopni, a tu kosinus 87 stopni mogę zapisać jako sinus 3 stopni. No i popatrzmy, że zadanie zrobione. To jest przecież jedynka trygonometryczna, to jest 1. To też jest 1, bo sinus 3 to się skróci. 1 plus 1 równa się 2. Jest to bardzo szybkie zadanie, tak naprawdę 5-10 sekund wystarczy, żeby je rozwiązać. A więc widzimy,
Też przy okazji wzorów redukcyjnych warto wspomnieć o takim zadaniu. Dobrze, myślę, że przybliżyłem Wam temat wzorów redukcyjnych. Oczywiście należy sobie to poćwiczyć, być bardzo czujnym. Tak podsumowując te nasze rozważania, pamiętajcie o pewnych zasadach. Najpierw znak funkcji, jeszcze raz to powtórzę, a potem dopiero nazwa funkcji. Nie róbcie tego odwrotnie, ja tu nie chcę pokazywać, jakie są niebezpieczeństwa, jak się ktoś pomyli, żebyście sobie nie zakodowali jakiegoś wzrokowo błędnego przykładu. Pamiętajcie, najpierw znak, potem nazwa. Tu, gdzie znak, badamy, która to ćwiartka układów współrzędnych. Czyli słynne zdanie, w pierwszej ćwiartce wszystkie, w drugiej sinus, w trzeciej tangens, kotangens, w czwartej kosinus są dodatnie. I druga ważna rzecz to jest nazwa funkcji. Pamiętamy, przy 90-270 następuje zmiana nazwy, natomiast przy 180 i 360 nie zmieniamy. Nie zmieniamy nazwy. No, zauważyliście, że ja jak mam wybór, to ja sobie robię z tym 180 czy 360 po to, żeby wtedy skrócić zadanie praktycznie do ustalenia znaku funkcji w układzie współrzędnych. Jeśli chodzi o układ współrzędnych, rysowałem wcześniej, ale tutaj jeszcze na koniec pokażę. W pierwszej ćwiartce mamy kąty od 0 do 90. Tutaj w drugiej ćwiartce mamy od 90 do 180. Tutaj od 180 do 270, a tutaj od 270 do 360, oczywiście wszędzie stopnie. Przypominam, kąty w układzie współrzędnych zakreślamy, dodatnie kąty w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Stąd również numeracja ćwiartek, którą znamy. Jest to troszeczkę takie sprzeczne z naszą intuicją, bo tak raczej tak jak zegar chodzi, wydaje nam się, że to w tą stronę powinien być dodatni znak kąta, ale tutaj proszę o tym pamiętać. No to by było, myślę, na tyle. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.